jeśli sam Korona mógłby coś w tej reprezentacji bliżej powiedzieć, byłoby fajnie, gdzie ich umieścić w kontekście na przykład reprezentacji olimpijskiej Stanów Zjednoczonych. Well, first of all, I'd like to thank everybody that was involved with this trip and welcoming us with open arms. We feel very welcome here, and thank you for the opportunity. The team I'm bringing out here is well prepared, and we're going to give it the best shot, and we're going to give Poland something to remember. Czy miałem tłumaczyć, o co chodzi? Podziękował pan za wszystkim, którzy byli związani z zaproszeniem tej ekipy, przyjęty z otwartymi ramionami, ale może lepiej przygotowany do tłumaczenia, by ich tu powiedzieć. Dzień dobry państwu. Zawodnicy są przygotowani przez samą kolonę bardzo dobrze i myślę, że ten mecz będzie obiecujący, przyniesie dużo emocji i czekamy na rewanż. Który z bokserów jest, może gwiazda to duże słowo, ale liderem tego zespołu i jakie ma osiągnięcia? Takim moim liderem jest Robert Jefferson w wadze do 91 kg, Alex Martin i John Little Tam. To są tacy trzy zawodnicy, którzy skupiają uwagę wobec siebie i mogę jeszcze podkreślić, że Robert miał przyjemność być sparring partnerem z Andrzejem Głowem. Jakie są plany pozasportowe tego pobytu na Śląsku? Czy oferują wam jakieś atrakcje turystyczne, kulinarne? Tak, oczywiście będą, z tego co wiemy, dzięki panu Mieczysławowi mamy wyjazd, zwiedzanie kopalni Wieliczka, obozu Auschwitz. Także będzie miło. Ja może przekażę mikrofon właśnie tym pomysłodawcom, czyli Mieczysław Gołąb, Henryk Wilk. Skoro pytanie o ten czas pozasportowy, czyli poza meczem Ichnerowi w Gliwicach, już oddaję mikrofon Mieczysławowi Gołębiowi. Dzień dobry, witam państwa wszystkich. To znaczy, mamy zaplanowany wyjazd do Wieliczki, zwiedzanie Krakowa i zwiedzanie obozu. To jest dniach 16 i 17 w tych dwóch dniach. To znaczy 17 i 18, przepraszam. W tych dwóch dniach będę zwiedzać nocleg w Wieliczce, na dole obiad w Wieliczce, na kopalni, zwiedzanie całej kopalni. To tyle od strony, co tutaj jeszcze może Gliwice, coś. Dzień dobry, Henryk Wilk z tej strony, Tarpo Gliwice. W Gliwicach będziemy zwiedzać radiostację, będziemy w palniarni i będziemy po prostu zwiedzać miasto nasze. Wczoraj już pierwsze ruchyśmy zrobili, widzę, że są wszyscy zadowoleni. Mam nadzieję, że teraz po naszej konferencji tutaj, po obiedzie, będzie dzisiaj trening na Giełga Skarbo w Gliwicach około godziny 17. Mam pytanie do pana Andrzeja, czy faktycznie pan będzie sekundantem i będzie stał pan w ringu podczas tych pojedynków, podczas tych... Tutaj znany gość honorowy, proszę pana, gość honorowy. Także będę się przyglądał na pewno. Czy uważa pan, że trenerka to będzie dla pana sposób na przyszłość? Na razie nie. Bo sam Kolona powiedział, że znakomicie by się pan nadawał na trenera. No nie wiem, ale może spróbuję. Dziękuję bardzo. Co pan zamierza robić w przyszłości? Jeszcze mam pytanie, bo sam Kolona powiedział też, że możliwy jest pojedynek taki pożegnalny pana. I na ile to jest możliwe? Czy musi pan wyleczyć te ramię, czy coś jeszcze? Muszą być jakieś warunki spełnione? Mikrofon.
to oczywiście, wiadomo, kwestia propozycji, także Andrzej Gołota zdecyduje walczyć, to będzie walczył. Ogólnie ta wyprawa dla Andrzeja to jest relaks, wakacje, pierwszy raz jest w Gliwicach, bardzo jest zadowolony i po prostu chcemy mu stworzyć ciepłą atmosferę. To jeszcze jedno pytanie. Marlena Paląg z Dziennika Zachodniego do pana trenera Sama Kolonny. Mówicie panowie, że oczywiście przyjazd taki towarzyski, rekreacyjny, ale rozumiem, że no, ocenia pan chyba wysoko umiejętności polskich pięściarzy, że chce, aby jego zawodnicy zmierzyli się z Polakami. Jak to jest, jak pan ocenia polski boks? Well, we really didn't come here on a vacation. We came here to compete with the Polish team. And some of the fighters are students, they had to take off school. Some of them are working. And we came here, some of the people that came with us came on vacation, but the fighters came here for one purpose, and that's to compete against the Polish team. And some of them are very, very prepared. Some of the group that we have are beginners. They're not, don't have the experience. But about half of the team has a lot of experience, so we're going to give it the best shot, and we're ready to compete. So you know, don't count us out. Thank you. Tak jak sam Kolona powiedział, niektórzy zawodnicy, połowa boksuje intensywnie, tak na przykład Alex, Paul Little, Tom, Robert, to są zawodnicy, którzy już boksują cały czas, a niektórzy to są studenci, jak na przykład Jose, to jest 17-letni chłopak, który studiuje. Mam jeszcze jedno pytanie, które może nie jest de facto związane z tematem dzisiejszego spotkania, ale chciałam pana prezydenta Frankiewicza zapytać, bo tak, świetne spotkanie dotyczące boksu, natomiast no, są różne sekcje również w Gliwicach związane z boksem. Chodzi na przykład o GUKS Cargo i o problemy z halą na ulicy Gibuła. Tam jest kwestia przejęcia tej hali. Chciałam się dowiedzieć, no, kiedy te problemy jakby zakończą się i sportowcy będą mogli już spokojnie trenować. Nie wszystko zależy ode mnie i od miasta, w związku z czym ja mogę tylko za nasze działania odpowiadać i o nich informować. W tej chwili, co ciekawe, w Ministerstwie Skarbu jest proces prywatyzacyjny fabryki drutu rozpoczęty. I może zdradzę tu pewną tajemnicę, myśmy wystąpili o to, żeby tą fabrykę kupić w całości. No i wtedy hala również będzie miejska i będzie można dyskutować na temat czegokolwiek w tej hali. Póki ona nie jest miejska, my nie możemy złotówki na nią wydać. Możemy wspierać klub, działalność statutową, co zresztą robimy, nasza obecność też jest tego potwierdzeniem, zaangażowanie naszej jednostki. Kurt Gliwice to jest nasza jednostka budżetowa, która współorganizuje ten turniej, ale materialnie w siedzibę klubu, tam gdzie są treningi robione, wejść nie możemy. Ale chcemy problem rozwiązać gruntownie i oczywiście nie jest ten nasz pomysł związany nawet głównie z Skarbą, tylko związany jest z budową drogową trasą, z drogowej trasy średnicowej, ale przy okazji rozwiążemy problem hali. Taką ofertę żeśmy złożyli, zobaczymy co na to Ministerstwo Skarbu. Jeżeli mogę tylko nawrócić, bokserzy amerykańscy mają w planie wycieczki, czas wolny mają zapełnić wycieczkami. Czy ty też zamierzasz na przykład zwiedzić kopalnie w Jeliczce i inne rzeczy, które być może znasz? Ja w kopalni już byłem, przepraszam. Byłem, jadłem, dobre i zdrowe. W Jeliczce? Tak. Ale chyba będę, chyba tam będę. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Andrzeju, nie uciekniemy od pytań o Tomaszu Adamku. Jeszcze teraz z perspektywy czasu nie żałuje pan wplątania się w tą walkę stulecia Polski. A może by tak jeszcze raz? A może by tak jeszcze raz? A jak pan skomentuje plany Adamka, te dwie walki w krótkim okresie czasu po sobie ci rywale, to jest sposób na przyszłość tej walce? Bez komentarza.
To może spoza boksu pytanie kolejne, panie Andrzeju. Była głośna taka informacja, przewinęła się przez wszystkie media, że był pan zapraszany do tańca z gwiazdami. I obiecał pan, że w przyszłym roku będzie pan tańczył, prawda to? Może jeszcze, może nie. Bo już raz Adamkę zatańczył, ale...